Dobry wieczór, szczęść Boże. Budzę się rano, każdego dnia i mówię sobie, będę dzisiaj dobrym człowiekiem. Nie myślę, że większość z Państwa takie postanowienie robi albo powinno sobie robić. Ale aby coś postanowić, trzeba mierzyć własne siły. Znać się dobrze. I oceniać, czy będę mógł zrealizować to postanowienie. Będę dzisiaj dobry. No to trzeba się zastanowić, w jakim ja jestem dzisiaj nastroju, co mam dzisiaj do zrobienia. Czy ludzie, których spotkam, pozwolą mi na to, żebym był przez cały dzień dobry. Postanowienie pozwala się wznieść ponad przeciętność. Bo tak, prawda jest, rano się budzimy i tak ten dzień, podobny do każdego dnia, na okrągło to samo, te same bambosze, to samo na śniadanie, ten sam tramwaj, ten sam autobus, ten sam samochód. No, można się no, z tego szczęścia, prawda, nawet zamordować. Nie. Spróbujmy urozmaicić nasz dzień i nasze życie jakimiś postanowieniami. One nie muszą być jakieś ogromne, wielkie postanowienie nasze, musi, musimy wytrwać w tym, co sobie postanowimy. To jest podstawowa rzecz w realizacji jakiegoś postanowienia. Nie załamywać się szybko porażkami i nadal próbować. Ale aby, aby wytrwać, musi być motywacja. A motywacja najważniejsza, to jest to, żeby być zadowolonym z siebie, ale przy okazji, jak inni będą zadowoleni, no to jeszcze moje szczęście i moje zadowolenie będzie większe. Profesja, jeżeli cokolwiek robimy z miłością, nie muszę tłumaczyć, co to za uczucie, wtedy nic nie jest trudne. To wszyscy Państwo powiedzą, cokolwiek sobie postanawiamy, czy robimy a w tym jest podtekst czy uczucie miłości, wszystko da się zrealizować, wszystko jest możliwe. Postanowienia muszą być w naszym życiu, bo tracimy w życiu rzeczy ważne, tracimy cel i sens życia. Postanowienia więc oznaczają zmianę na lepsze. To, że nie robimy sobie postanowień, żeby być gorszą, mieć sytuację, czy żebym ja miał gorszy charakter czy sposób bycia. Jeżeli coś postanawiamy, to w założeniu chcemy poprawić coś. Nasze życie udoskonalić. Ile razy coś postanowimy w ciągu roku, a ile z tego zrealizujemy, powinniśmy robić taki krótki bilans. Ja to proponuję. I osobiście, Państwu z ręką na sercu to mówię co wieczór, jak klękam do pacierza wieczorem to sobie mówię, co ja dzisiaj zrobiłem dobrego w moim pojęciu, prawda? Bo że nie robię opinii publicznej, sondażu nie robię, prawda? Zresztą, wiecie Państwo, to, to jest opinia publiczna, to, jest, to są wypowiedzi ludzi, o których o to nie prosiłem, żeby się wypowiadali, prawda? To jest, to jest uh, opinia publiczna, ale sam sobie. Taki robię rachunek, co ja w życiu zrealizowałem z tych, co sobie rano postanowiłem, a czego nie zrealizowałem. Jak coś kogoś obraziłem, czy coś zrobiłem, to bije się w pierś, mówię, Moja wina, moja wina, Panie Boże, wybacz, spróbuję się poprawić. Nie składajmy za dużo postanowień. Róbmy mniej, ale starajmy się je zrealizować, a będziemy z siebie wtedy dumni. Postanów. Ale i wytrwaj. Nie chwal się przed innymi, ale chwal się przed sobą. Prawda, my za rzadko rozmawiamy z samym sobą. Często doradzam publicznie wieczorem, a jak się tam zęby myjesz, czy, 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 czy twarze, czy, spójrz w lustro i, i staraj się poznać siebie i taką sobą rozmowę przeprowadzić. To nie jest, to nie jest psychiczny, że to jest to fira dostaje, że rozmawia sam z sobą. Nie, to jest taka rozmowa, taka refleksja samą sama sobie. A więc wracając do tych postanowień, zaczynamy postanawiać od rzeczy drobnych, ale takich, które musimy zrealizować. Postanowienia powinny być drogą do prawdy, do dobra, do godnego życia. Co Państwo na to? Dobranoc z Panem Bogiem.